Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej optymalizacji na moim kanale. W dzisiejszej optymalizacji zajmiemy się optymalizacją Call of Duty Warzone. Oglądajcie. Zanim zaczniemy, chciałbym przedstawić sponsora naszego kanału, czyli K-Drop, który ma co miesiąc dla Was do wygrania kosę. Na moim Twitchu zbieracie się punkty kanału, za które potem odbieracie ticket do losowania kosy. Co miesiąc możecie wygrać bardzo ciekawe skiny, które są właśnie od K-Dropa. W tym miesiącu do wygrania jest Shadow Daggers Lore, tak więc jeżeli chcecie wygrać te kosy, to wbijcie na mojego Twitcha, link oczywiście znajdziecie w opisie i oglądajcie moje streamy. Jeśli chodzi o K-Dropa, to jest strona, na której możecie otwierać sobie skrzynki do CSGO, na której macie więcej procent szans niż w tych skrzynkach Valve'a. Jedynie do czego Was zachęcam, to do wpisania kodu promocyjnego właśnie w tym miejscu. Wpisujcie kod SKULL, dostajecie za to 2,50 na start oraz 5% przy każdym doładowaniu. No i do przykładu otworzę też jakąś skrzynkę i wrzućmy też to na upgrader. Czasem się wygrywa, a czasem się przegrywa, jak to się mówi. A teraz przejdźmy do optymalizacji Call of Duty Warzone. Co do optymalizacji Call of Duty Warzone, na samym początku chciałbym zalecić Wam optymalizację systemu Windows, ponieważ system Windows potrzebuje naprawdę dużej optymalizacji, jeżeli chodzi o Call of Duty. Niemniej jednak Call of Duty jest grą, która bardziej korzysta z karty graficznej, tak więc tutaj kwestia ustawień graficznych, jak i po prostu rozdzielczości. Jeżeli chcecie grać na słabej karty graficznej, to oczywiście polecam Wam zmniejszyć rozdzielczość, zmniejszyć skalowanie rozdzielczości po to, aby mieć więcej FPS-ów. Niemniej jednak przejdźmy do konfiga i do optymalizacji, którą dla Was przygotowałem. A co do optymalizacji, którą możecie sobie ściągnąć, to wchodzicie sobie na pliki.schoolmedia.pl bądź też macie link bezpośrednio w opisie, klikacie sobie pobierz i pobieracie paczkę. Potem po poraniu będzie mieli taki oto zip i ten zip należy wypakować. Jeżeli nie macie rozszerzenia zip, nie przejmujcie się, i tak musicie to wypakować. Po poraniu macie na pewno zip. Robicie to za pomocą funkcji wyodrębnij wszystkie bądź też programu 7zip czy też WinRAR. No i po wypakowaniu wchodzimy sobie w ten folder, wchodzimy sobie w priorytet, klikamy sobie dwa razy na wysoki, uruchom, tak, tak. OK. W tym momencie priorytety u Call of Duty Warzone jest ustawione na wysokie, czyli procesor po prostu będzie bardziej jakby działał na grze niż na po prostu innych komponentach w systemie. Teraz wejdźmy sobie do konfiga, wchodzimy sobie w GTXT i widzimy, że musimy wejść w dokumenty Call of Duty i w players, tak więc sobie odpalmy po prostu drugi raz eksplorator plików, wchodzimy sobie w dokumenty Call of Duty players. Teraz to przerzućmy sobie na prawą stronę, to na lewą i teraz mamy tak, pliki na własne ryzyko, bądź też instrukcja, w jaki sposób to zrobić. Jeżeli chcecie wgrać sobie po prostu plik i zobaczyć, czy Wam zadziała, to możecie spróbować, niemniej jednak w tym pliku są zawarte to też moje rzeczy, tak jak karta graficzna, moje ustawienia w stylu monitora i może po prostu Wam się obraz potem nie wyświetlać. Więc jeżeli chcecie skopiować sobie ten plik, to najpierw skopiujcie sobie jako backup ten plik, który już macie, możecie zrobić .back i po prostu wrzucić ten plik. Niemniej jednak, jeżeli chcecie zrobić bezpieczniejszą stroną, to możecie po prostu wejść sobie w plik instrukcja.txt i tu macie opisane, co trzeba zrobić. Wtedy edytujemy sobie ten plik jako, nie wiem, w Notepadzie na przykład, możecie taką aplikację jak Notepad sobie wgrać, bądź też możecie otworzyć to za pomocą po prostu notatnika. I w tym momencie mam po prawej stronie konfig, który bardzo mocno przypomina to, co jest po lewej stronie. Niemniej jednak my musimy po prostu sobie znaleźć to, Ctrl F, Enter, szukamy, widzimy, mamy tutaj auto i sobie w ten sposób zmieniamy to też na auto. Async Computer, znowu wpisujemy sobie tutaj opcję, taką jak jest opisana obok i w ten sposób wszystkie opcje zmieniamy. Ja już te opcje mam zaimplementowane, ponieważ przed chwilą nagrywałem test FPS-ów, jeżeli chodzi o sam config, więc ja po prostu skopiuję sobie ten plik, bo wiem, że ten plik jest moim plikiem konfiguracyjnym. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o optymalizację z plików, to jest tak naprawdę wszystko. I teraz wystarczy wejść tak naprawdę w bibliotekę Steama, jeżeli mamy grę na Steamie, jeżeli nie, no to musimy znaleźć sobie folder z grą. Wchodzimy sobie w właściwości, pliki lokalne, przeglądaj. I teraz jeżeli chodzi o pliki lokalne, to musimy oczywiście zaznaczyć sobie tą ścieżkę, która jest u góry i ją skopiować, Ctrl C, plus wchodzimy sobie na kod exe, właściwości, zgodność, wyłącz optymalizacje ponoekranowe, zmień ustawienia rozdzielczości, zastąp dla aplikacji, OK, zastosuj OK. Wchodzimy sobie teraz w ustawienia grafiki i teraz tutaj, jeżeli mamy Windows 11, raczej domyślnie powinno się już nam to podpiąć. Jeżeli mamy Windows 10, to musimy kliknąć przeglądaj i tą ścieżkę tutaj wkleić i kliknąć na kod exe, dodaj opcję wysoka wydajność, zapisz. Kolejną kwestią jest też ewentualne podkręcanie karty graficznej, bądź też zablokowanie jej temperatury, aby nie było lagów. Co do temperatur, to jeżeli chodzi o MSI Afterburner, no tutaj powinniście mieć takie opcje jak właśnie priorytet, czy też temperatura i power limit. W tym przypadku możemy po prostu sobie odbindować jakby to, żeby nie łączyło się to razem. Ustawimy sobie temperaturę na 79 stopni i priorytet w dół. No niestety, jeżeli chodzi o te sterowniki aktualne, to chyba to nie działa. Niemniej jednak temperatura poniżej 80 stopni jest jak najbardziej dobrą temperaturą. Jest to opcja, podkreślam, na komputerze, na laptopie niekoniecznie będzie to działało. I na laptopie powinniśmy mieć w sumie mniej nawet, to mniejszą temperaturę. Dobra, odpalmy sobie Call of Duty i sprawdźmy, czy ustawienia się wszystkie zaimplementowały, no i sprawdźmy, czy w ogóle gra się odpala i ile tych FPS-ów będziemy mieli. Jak widzimy, Call of Duty już się nam uruchamia. Już poprzedzam Wasze pytania, dlaczego jest tam w opcjach full screen, a nie na przykład full screen borderless. To właśnie z tego względu, że jeżeli mamy full screen borderless, te aplikacje, które działają w tle, będą mogły trochę więcej komponentów ciągnąć niż podczas tego, jak mamy aplikację na full screenie, ponieważ kiedy mamy full screen, te aplikacje jest w takim trybie tak zwanym exclusive z języka angielskiego, że po prostu ona jest jakby na pierwszym planie i ona będzie używała najwięcej komponentów. Odpalmy sobie Battle Royale Solo i sprawdźmy, ile tych FPS-ów mamy, ponieważ tym jesteście chyba najbardziej zainteresowani. Przed FPS-ów miałem oczywiście tyle, po wprowadzeniu konfiga miałem tyle, a teraz sprawdźmy po pełnej optymalizacji, czyli dodaniu jeszcze opcji zgodności, opcji graficznych, priorytetu, ile teraz będziemy mieli FPS-ów. Wow, FPS-ów podczas lotu już było 150, 160, 130, jak teraz lądujemy, więc jest nawet sporo.
Po optymalizacji zauważam tylko takie rzeczy jak jakieś takie kwadraciki na teksturze, ponieważ tekstury są obniżone do naprawdę niskiej wartości. Niemniej jednak to przy samej rozgrywce nie powinno w ogóle przeszkadzać. I FPS-ów jest naprawdę mega, mega dużo. Zobaczymy ile będzie na dole, jak wylądujemy. Bo na razie FPS-ów jest 150, 160, 170, także mniej więcej tak skaczą te FPS-y. I powinny być coraz bardziej stabilne niż przedtem. Lądujmy sobie gdzieś tutaj na szybko i zobaczymy. Powiem szczerze, nie wiem czy czasem bez priorytetu nie działa to lepiej. Czyli nie wiem czy czasem priorytetu sobie nie zmienić z powrotem na ten priorytet, który był wcześniej, bo ten priorytet wcześniejszy chyba, czyli defaultowy, działał, wydaje mi się, że lepiej na moim procesorze. Ale może być to kwestia tak naprawdę po prostu w zależności od tego, jaki macie komputer, więc tutaj trzeba po prostu potestować sobie te priorytety, dlatego tam macie też 3 priorytety, a nie tylko jeden. Nie słyszałem kogoś. Dobrze słyszałem. Bardzo dobrze słyszałem. Kolejny frag. Kolejny frag. Wow! Ja pierdzielę, ale gość kurde kampił w budynku, nie? Tak więc to tyle w tej optymalizacji. Mam nadzieję, że optymalizacja się Wam spodobała. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz subskrypcję z dzwonkiem pod dołem, by nie pominąć kolejnych materiałów. Zajrzyj na mojego Twitcha, gdzie możesz wygrać kosę i tam możesz sobie tą kosę wygrać co miesiąc. Jak będziesz aktywnym widzem, to myślę, że na pewno coś uda Ci się wygrać. No i z mojej strony to wszystko. Zapraszam Was również do playlisty z optymalizacjami, gdzie może znajdziesz swoją własną optymalizację, czy też do swojej innej gierki, w którą po prostu grasz. Tak więc sprawdź tutaj, w tym miejscu masz playlistę z optymalizacjami. Cześć, cześć!